My siedzieliśmy z samolotu i myśleliśmy, że mamy iść do autokaru. Normalnie poszliśmy do autokary, ale facet wyciągnął nagle mojego tatę i mówi, że nie, nie, pan tutaj nie wchodzi. I pokazał na limuzynę, wsiedliśmy do limuzyny i zawieźli nas do hotelu, dali nam najlepsze pokoje i naprawdę fajnie nas przyjęli, także pamiętają takie rzeczy i jest to na pewno miłe. Ja nie byłem od 2 lat na obozie i myślałem, że będę czuć się gorzej, że będę bardziej fizycznie i psychicznie zmęczony, ale właśnie tak jak mówię, zaskoczeniem było dla mnie to, że się czułem bardzo dobrze i na każdym treningu, na każdym meczu mogłem pokazać się z jak najlepszej strony. Oczywiście dużo tych błędów jeszcze było, jest jeszcze co poprawiać, ale na pewno, tak jak już powiedziałem, z meczu na mecz będzie coraz lepiej i będzie to lepiej wyglądać. Wychodzę na trening i bez względu na to, jaka jest moja pozycja, to robię dokładnie to samo i na pewno to się nie zmieni. Mam nadzieję, że po tym obozie w Turcji również moja pozycja się wzmocni, bo nie ukrywam, jestem głodny gry, chciałbym grać jak najczęściej, strzelać bramki, bo tak jak już nieraz to powiedziałem, tata grał w Legii, wychowano mnie, aby grać w Legii i naprawdę moim marzeniem jest, aby strzelać dużo bramek dla Legii i zdobywać jak najwięcej mistrzostw. Zostaję po treningach, ćwiczę, aby się udoskonalić, bo wiadomo, nie można spocząć na laurach i no tak jak sam po tym to widzę, że jak się naprawdę ciężko pracuje i poświęca się dużo czasu piłce nożnej, to zawsze się na tym zyska. Obecnie no jestem w Turcji i chcę walczyć o pierwszy skład Legii Warszawa. Także nie zastanawiam się w tej chwili nad odejściem. Ja powiedziałem, że jak ktoś tu będzie czuć, że jestem tu niepotrzebny, no to mi to, mam nadzieję, powie i wtedy zastanowię się nad swoją przyszłością, ale mam nadzieję, że takiej sytuacji nie będzie. Ja zostawię wszystko na boisku, żeby w Warszawie grać jak najdłużej i zdobywać jak najwięcej trofeów z tym klubem. Także w tej chwili o odejściu nawet chyba nie ma mowy i nie myślę o tym. Zobaczymy, jak to będzie po tym obozie. Jak mi ktoś powie, że jak powiedziałem, jestem niepotrzebny, to poszukam sobie klubu. Czułem się po prostu na siłach, żeby grać w Ekstraklasie w każdym meczu od pierwszej minuty. Z boku patrzyłem na to, jak to wygląda i ja nie czuję się słabszym zawodnikiem od innych zawodników, którzy grają w Ekstraklasie, także ja chcę grać jak najwięcej, mam dużo do pokazania i dużo mogę wnieść drużynie, także wtedy byłem w takiej właśnie sytuacji, że ciężko pewnie było mi się załapać do meczowej osiemnastki, ale po tym obozie na Cyprze wiem, że jestem coraz bliżej regularnych występów, nie mówię tu od pierwszej minuty, ale przynajmniej włazić z ławki rezerwowych i udowadniać w krótszym albo w dłuższym okresie czasowym, że stać mnie na dobrą grę od początku i taki jest właśnie mój cel. Nie chcę wspominać tego okresu, bo to dla mnie chyba najcięższy okres w Legii i w jakiejś w ogóle, można powiedzieć, jak można to nazwać, mam na razie karierę, to w karierze piłkarskiej. Bo miałem dużo kontuzji. Chodziłem, jak Legia pojechała na obóz, to ja chodziłem jeszcze o kulach. Nikt do końca nie wiedział, co mi naprawdę jest. Miałem zerwane więzadło, naderwane więzadło i zerwaną. I miałem zerwany tutaj właśnie te więzadła, więzowzrost i naprawdę ciężko mi było dojść do siebie. Jak chodziłem, czułem ból, także nie chcę wspominać tego okresu. Muszę powiedzieć, że nauczyłem się tam bardzo dużo. Grałem w każdym meczu od pierwszej minuty, strzelałem bramki, asystowałem i na pewno dodało mi to sił, aby dawać z siebie jeszcze więcej i na pewno mój apetyt wzrósł. Chcę zdobywać teraz Mistrzostwa Polski z Legią i na pewno tak łatwo się nie poddam. Nauczyłem się dużo. Gra z pierwszej piłki, wyjście na pozycję. Może to są bardzo proste rzeczy. Każdy może sobie myśleć, że to jest najprostsze w futbolu, ale proszę mi powiedzieć, że jak się jest na treningu albo na meczu, to stara się tą piłkę jak najszybciej, jak najdłużej trzymać przy sobie, bo jest to najmniejszy fragment w piłce nożnej.
Ja się nauczyłem grać właśnie tak jak powiedziałem z pierwszej piłki i dużo wychodzić na pozycję. Ułatwiło mi to grę, bo unikałem kontaktu z przeciwnikami i wykorzystywałem swoją dobrą technikę i szybkość. Nie grając w Legii, grając tak zwane ogony, pójdę gdzie indziej, będę grać od pierwszej minuty i będę wyróżniającym się zawodnikiem. Wiadomo, w Legii nie jest łatwo się dostać do podstawowej jedenastki. Jak się już gra w podstawowej jedenastce, to naprawdę jest to wspaniałe uczucie. Każdy piłkarz chciałby grać w Legii Warszawa i to, że grałem dobrze w ŁKS-ie, może dla niektórych było zaskoczeniem, ale mi mój menadżer i tata, włącznie z moją narzeczoną, powiedzieli, że z pewnością sobie poradzę, bo jestem dobrym piłkarzem i pokazałem, że chyba potrafię grać piłkę i że nie tylko mojego taty zasługi dają mi możliwość gry w Legii Warszawa. No był to dobry okres czasu. Fajnie, że akurat zdobyłem tą nagrodę, ale szkoda, że była to jedyna nagroda akurat w tym sezonie dla Legii Warszawa. Mieliśmy duże nadzieje co do właśnie końcowego rezultatu w pierwszej drużynie w Ekstraklasie. Chcieliśmy zrobić mistrzostwo Polski, niestety się nie udało, ale no jest to jakaś miła nagroda i jakiś swój udział w tamtym sezonie zaznaczyłem zdobyciem tej nagrody. Potem poszedłem do ŁKS-u i też zdobywałem nagrody. Zdobyłem nagrodę właśnie wyróżnienie wśród kibiców ŁKS-u za odkrycie. I od trenerów i kapitanów każdej drużyny dostałem nagrodę za najlepszego młodego piłkarza i zostałem wyróżniony do jedenastki pierwszej ligi. I teraz też zdobyłem nagrodę. Właśnie dowiedziałem dzisiaj, że zdobyłem nagrodę przez całego roku, nagrodę z tej pierwszej ligi. Także naprawdę są to jakieś wyróżnienia, ale tak jak mówię, no nie ma się czym, tak powiem, podniecać. Teraz jest przede mną bardzo ważny moment. Obóz przygotowawczy, są sparingi i mam nadzieję, że tak jak po pierwszym obozie w Cyprze zyskałem w oczach trenera jakąś mocniejszą pozycję, tak mam nadzieję, że po tym obozie również moja pozycja wzrośnie.